Łódzkie Wiadomości Dnia, Agata Stachura-Ścieżko. Dzień dobry, zapraszam. Oto najważniejsze informacje dnia. To obraz, który ma szczególne znaczenie dla artystki. Dedykowany jest jej mistrzowi, Jackowi Bigoszewskiemu. Będąc już mniej więcej po 6-letniej edukacji u mistrza Jacka Bigoszewskiego, mistrz powiedział do mnie, że wymienimy się na obrazy. Daję ci dzisiaj swój i poczekam, jak uznasz, że będzie to ten obraz i mi dasz wtedy swój. Na wystawie są obrazy, które powstawały w latach 2005-2015. To prace wykonane w technice mieszanej. Dla artystki ma znaczenie faktura obrazów, to jak one współdziałają ze sobą i ze światłem. Agnieszka Głowacka jest łodzianką, absolwentką Wydziału Grafiki Łódzkiej ASP. Oprócz malarstwa i fotografii zajmuje się także grafiką projektową, a pierwsza jej indywidualna wystawa Notatki z pejzażu odbyła się w 1986 roku. Starałam się przez te 30 lat robić wszystko, żeby zgłębiać wiedzę i tą swoją bliską relację z naturą i że za tym pójdzie intuicja. I w którymś momencie ta intuicja przyszła. Najważniejsze to emocja, jaka jest związana z tą przestrzenią wystawienniczą, albowiem od 1975 roku Miejska Galeria Sztuki jest gospodarzem tutaj i kształt, który Państwo dzisiaj oglądacie, to jest rezultat bardzo żmudnego, trudnego, długotrwałego remontu konserwatorskiego w latach 2011-2013, za który galeria dostała wspaniałą nagrodę Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Proszę Państwa, jesteśmy w jednym z najpiękniejszych obiektów architektury XX wieku w Polsce. I w tym miejscu prezentujemy wystawę pani Agnieszki. Warto marzyć, bo marzenia się, proszę Państwa, spełniają. W latach 70. schodząc tymi schodami, gdzieś na półpiętrze, wymarzyłam sobie, że tu jeszcze wrócę. Nie na czyjąś wystawę, tylko jakiejś roli tu jeszcze wrócę. No i po tylu latach, bo ja mówię, był to koniec lat 70., te marzenia się spełniły. Nie byłoby mnie tutaj też, gdyby nie następni mistrzowie i moi nauczyciele, którzy spowodowali w całym życiu artystycznym, w całej edukacji to, że pozwolili mi być sobą.
Także jestem bardzo dumna z tego, że jestem absolwentką Łódzkiej Akademii, że w Łodzi zostałam i że w tak cudownym miejscu możemy się dzisiaj spotkać. Dzięki sercu, które pani dyrektor mi okazała i zaufaniu. Jeśli państwo będą mogli, proszę przeczytać, bo w katalogu jest zamieszczony tekst, za który bardzo dziękuję Dominice Ławionow, ponieważ tekst jest według mnie fantastyczny, ale przede wszystkim w momencie, kiedy go pisała do tego projektu, wyprzedzał rzeczywistość. Pani kurator, bardzo dziękuję za wszelką pomoc, którą okazała przy tym stosunkowo trudnym projekcie, jak wiemy. I pewno jest bardzo wiele osób, którym powinnam podziękować. Na pewno jeśli wśród państwa gdzieś są jeszcze inni moi mistrzowie, którzy mieli udział w tej edukacji, bardzo im dziękuję za to, że pozwolili mi być sobą. To jest po latach dla mnie bardzo cenne, że mogę robić to, co lubię, co kocham i robić to w tym mieście. Także jeszcze raz dziękuję za przybycie państwu. Thank you.